Aha, minister Graś. Właśnie, czy ja pytałem ciebie, czy ty da... No właśnie, a to jeszcze będzie okazja porozmawiać. Tak, tak. Mam nadzieję, że pan Paweł Graś będzie dalej pełnił funkcję ministra odpowiedzialnego za kontakty z prasą, czyli waszego ukochanego rzecznika. Jest to jedyny moment, w którym ulegam brutalnej presji mediów, bo wiem, że go kochacie i dlatego... Pani redaktor Burzyńska. Właśnie to jest drugi powód, dla którego nadal będzie rzecznikiem, to, że on jest może mniej empatyczny niż wy dla niego.